Tak? Dobrze, w takim razie możemy rozpocząć nasz pierwszy wykład, chociaż temat będzie wspólny na obydwie jego części, gdyż materiał, jaki chciałem tutaj przedstawić, nie zmieści się w jednej części, a zresztą, jak Państwo zauważycie, obydwie części będą, że tak powiem, miały swoją specyfikę, więc nawet dobrze zrobić z tego dwa oddzielne wykłady na jeden wspólny temat, bo zupełnie gdzie indziej będziemy szukali wsparcia dla pierwszej części, a gdzie indziej dla części drugiej. A jaki jest ten wspólny temat? Wspólny temat to górowanie miłosierdzia nad sądem. Górowanie miłosierdzia nad sądem. Kto kojarzy dobrze Biblię, a badacze Biblii na pewno dobrze kojarzą, to od razu się pewnie myśli biegną z tego tytułu górowanie miłosierdzia nad sądem do listu Jakuba 2,13, gdzie możemy przeczytać, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. To było tłumaczenie Biblii Warszawskiej. To inne tłumaczenia, to ostatnie zdanie, miłosierdzie góruje nad sądem, mogą oddawać na przykład miłosierdzie przezwycięża, albo przewyższa, albo stoi ponad, albo odnosi tryumf nad sądem. Wszystkie mają to samo znaczenie, bez względu na to, z którego przykładu skorzystamy, że miłosierdzie okazuje się wyższe, ważniejsze, zwycięskie w konflikcie, że tak powiedzmy, w starciu z sądem. Pod słowem sąd Jakub, autor tego listu, z pewnością rozumie wyrok za grzech, śmierć. A że wyrok śmierci został wymierzony przez boską sprawiedliwość, ten sąd, o którym on tutaj mówi, to samo co sprawiedliwość. Moglibyśmy zatem słowo sprawiedliwość podstawić za słowo sąd w tym wersecie. Natomiast miłosierdzie, drugie ważne słowo z tego wersetu, to współczucie dla słabych i nieszczęśliwych. Na tym polega miłosierdzie. Nie okazujemy miłosierdzia ludziom, którym się wiedzie dobrze, którzy nie potrzebują niczego, żadnej pomocy od drugiej osoby. Miłosierdzie okazywane jest tym, którzy są słabi, w jakiś sposób nieszczęśliwi, potrzebujący pomocy. A jako takie miłosierdzie jest ważnym elementem miłości. Można powiedzieć, że jednym z najważniejszych, trudno tutaj było rozdzielać, prawda, procentowo, ile miłosierdzia jest w miłości, ale każdy przyzna, że miłosierdzie i miłość to mają dużo ze sobą wspólnego. Miłosierdzie stanowi dużą część miłości. Zatem zamiast miłosierdzia w tym wersecie moglibyśmy podstawić słowo miłość. I w ten sposób nasz werset podstawowy mógłby brzmieć: nad tym, który nie okazał miłości, odbywa się sprawiedliwość bez miłości. Miłość góruje nad sprawiedliwością. Zrobiłem to zamianę nie dlatego, żeby wypaczyć myśl apostoła, tylko dlatego, że apostoł miał to właśnie na myśli. Nazwał to miłosierdziem i sądem, ale to jest jedno i to samo, co miłość i sprawiedliwość. Zatem nasz temat dzisiejszy, górowanie miłosierdzia nad sądem, można byłoby też nazwać górowanie miłości nad sprawiedliwością. I o tym będziemy mówili w obydwu częściach tego naszego dzisiejszego wykładu. Przy czym część druga będzie, no jak, tak jak powiedziałem, miała inny charakter, chociaż tego samego tematu będzie dotyczyła. O co chodzi w tym górowaniu albo zwycięstwie miłości nad sprawiedliwością, albo miłosierdziem nad sądem? Chodzi o to, że boska miłość pokonała boską sprawiedliwość. Jak gdyby odniosła nad nią zwycięstwo. Góruje nad nią, jak to mówi Biblia Warszawska. Ale to górowanie, to zwycięstwo nie polega na tym, że ona unieważniła boską sprawiedliwość. Odsunęła ją na bok i zlekceważyła. Pominęła jako nieistotą i nieważną. Takie coś jest niemożliwe. W boskim porządku rzeczy sprawiedliwość jest podstawą. Nie miłość, tylko sprawiedliwość jest podstawą. Możemy zobaczyć to w pierwszym liście Jana 4,16. Właśnie może nie tyle w pierwszym liście Jana, tylko przez porównanie. Zobaczmy do dwóch wersetów. Pierwszy Jana 4,16, który będzie mówił raczej o miłości. Przeczytamy tam. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest miłością. Tutaj ta jego cecha jest wyeksponowana. Ktoś mógłby powiedzieć, a więc gdybym miał Boga sprowadzić do jednej cechy, to bym powiedział za Janem, Bóg jest miłością. A więc dawałoby się numer jeden w boskim charakterze. Z pewnego punktu widzenia tak.
z punktu widzenia wielkości, to miłość jest numer jeden. Ale są różne punkty widzenia. Jest punkt widzenia wielkości i jest punkt widzenia ważności. Gdybyśmy znowu teraz zajrzeli do Psalmu 89, to tam przeczytamy takie słowa. Psalm 89, 15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Chodzi o to głównie pierwsze zdanie. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. No i więc mamy pewnego rodzaju konflikt. Prawda? Że Bóg jest miłością, gdyby Boga sprowadzić do jednej cechy, to ona w nim dominuje, a nagle tutaj mamy powiedziane, że sprawiedliwość i prawo są podstawą Twego tronu. Zatem co jest tą podstawą? No rozumiemy te dwa punkty widzenia. Z punktu widzenia wielkości w Bogu na pierwszym miejscu jest miłość. Z punktu widzenia ważności, tak, hierarchii, jaką one zajmują, te różne cechy Jego charakteru Boga, to nie miłość, tylko sprawiedliwość. I ten tryumf, tak, ten tryumf, zwycięstwo miłości nad sprawiedliwością będzie naszym tematem. Chociaż miłość Boga jest u Niego większa niż sprawiedliwość, to jednak sprawiedliwość, a nie miłość, decyduje o boskim postępowaniu. Decyduje o kształcie Jego planu, o tym, co robi i o tym, czego nie robi. Gdyby decydowała miłość, prawdopodobnie nie musielibyśmy dzisiaj płacić za grzech adamowy. Dlaczego? Bo miłość, gdyby była podstawą numer jeden pod każdym względem, nie tylko pod względem wielkości, ale także w hierarchii byłaby numerem jeden i ona by decydowała o tym, co Bóg robi, a czego nie robi, to gdyby tak było, to miłość wybaczyłaby i Adamowi, i nam upadki, grzechy. Ale czy byłoby to lepszym rozwiązaniem? Czy taki świat, w którym miłość by decydowała o postępowaniu Boga i tylko miłość jako numer jeden w jego charakterze, kiedykolwiek byłby doskonały? No wyobraźmy sobie miłość, która przebacza. Każdy grzesznik może się do miłości zwrócić, zaapelować, przeprosić, prosić o wybaczenie. Uzyskałby je, gdyby to miłość decydowała. Brat Russell kiedyś napisał takie zdanie. Gdyby miłość była najważniejszą cechą boskiego charakteru, decydującą o jego postępowaniu, to świat zawsze pozostałby grzeszny i zły. Ktoś powie, herezja. No ale nie herezja. To by po prostu znaczyło, że Bóg, który by się kierował przede wszystkim i tylko i wyłącznie miłością, a wszystko inne byłoby podporządkowane poniżej miłości, byłby Bogiem zbyt dobrym. I tolerowałby nieporządek, i grzech, i zło. Gdyby tylko złośnicy, grzesznicy pożałowali i przeprosili, a potem znowu by robili to samo. I znowu by pożałowali i przeprosili, no a Bóg w swojej miłości, no przecież nie mógłby im nie przebaczyć. Gdyby to ona decydowała. Wtedy wybaczanie grzesznikom nie miałoby końca. Tak samo jak grzechy tychże grzeszników nie miałyby końca. O tym tryumfie miłości nad sprawiedliwością możemy przeczytać w Rzymian 3 rozdziale. Zajrzymy teraz do Rzymian 3 od 20 do 26. Rzymian 3, 20 do 26. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę, my to mamy w Jezusa Chrystusa, powinny być bez tego wy, ale to nie ma w tej chwili znaczenia, sens jest zachowany taki i taki. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. 25 werset w dobrym tłumaczeniu powinien brzmieć, którego Bóg ustanowił przebłagalnią albo ubłagalnią. Chodzi o tą przebłagalnię i ubłagalnię w Świątnicy Najświętszej. Te Paweł tutaj mówi, że Bóg ustanowił naszego Pana tąże przebłagalnią. Przez wiarę w Jego krew ku wykazaniu usprawiedliwienia Jego przez odpuszczenie w swojej powściągliwości wcześniej popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości, albo dla okazania usprawiedliwienia swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiającym tego z wiary Jezusa. Werset 26 jest dla nas w tym przypadku najważniejszy. Bóg jest sprawiedliwy i jednocześnie usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa. Zatem mamy tutaj podkreślenie zachowanie sprawiedliwości Boga, a jednocześnie bycie usprawiedliwieniem dla tych, którzy tego usprawiedliwienia potrzebują. Czyli Bóg jest sprawiedliwym, nie narusza swojej sprawiedliwości,
a jednocześnie znalazł sposób, żeby usprawiedliwić tych, którzy bez naruszenia Jego sprawiedliwości mogą się do Niego zbliżyć pomimo swego grzechu, pomimo swego upadku. Dorzućmy do tego 1 Tymoteusza 2, 5, 6. 1 Tymoteusza 2, 5, 6, gdzie mowa o naszym Panu, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który z siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Wiemy, że tam jest liczba mnoga, nie w jednym właściwym czasie czy porze, ale we właściwych czasach czy też porach. I tu jest pokazana ta droga, poprzez którą sprawiedliwość pozostaje numer jeden pod względem ważności, a jednocześnie pozwala na to, żeby grzesznik mógł się zbliżyć do Boga pomimo swojego grzesznego stanu, ponieważ Bóg znalazł także sposób, żeby zaspokoić swoją sprawiedliwość i usprawiedliwić tego, który potrzebuje usprawiedliwienia. To zwycięstwo miłości nad sprawiedliwością zostało, też podkreślam raz jeszcze, zostało dokonane przez jej zaspokojenie, przez wypełnienie wymogów sprawiedliwości, nie przez jej zignorowanie, podeptanie i zlekceważenie. W wyniku takiego układu, który Bóg sam stworzył i zaplanował, zasada boskiej sprawiedliwości przegrała. W kontraście, w konflikcie, no chociaż to może nieodpowiednie słowo, prawda, ale w tym, że no nie mamy lepszego słowa na to, więc niech pozostanie w konflikcie, że zasada sprawiedliwości jak gdyby przegrała w kontraście, o może będzie lepsze słowo, w kontraście do miłości, ale zasada boskiej sprawiedliwości cieszy się z tej przegranej, tak jak zasada jego miłości cieszy się ze swojej wygranej, ponieważ ta porażka nie polega na pogwałceniu sprawiedliwości. Miłość znalazła sposób, żeby zagórować nad sprawiedliwością. I o tym właśnie chcę w moim dzisiejszym wykładzie mówić i poprzeć to różnymi dowodami biblijnymi, jak Bóg to przedstawia, a szczególnie w drugiej części będziemy mieli takie głębsze spojrzenie ze Starego Testamentu, jak to górowanie, zwyciężenie sprawiedliwości przez miłość Bóg pokazał w pewnej sytuacji ze Starego Testamentu. Próba naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy w raju, odbyła się według zasady jakiej? Miłości czy sprawiedliwości? Według surowej, czystej sprawiedliwości. Bez cienia miłosierdzia. Tam nie było ani nawet jednej krzty, 1%. Czysta, żelazna sprawiedliwość. I nawet jeśli gdy dla mądrego celu Bóg umożliwia człowiekowi grzesznemu, upadłemu kontynuować życie, nie odebrał mu od razu życia, tak jak wiemy, że Bóg tego nie uczynił, to wciąż jest to zasada czystej sprawiedliwości. Bo sprawiedliwość nie każe Bogu natychmiast uśmiercić grzesznika po popełnieniu przez niego grzechu. Sprawiedliwość uznaje, że egzekucja może nastąpić z opóźnieniem. To nie gwałci jej zasady. Bóg dla mądrego celu, wiemy jakiego, dania doświadczenia z grzechem, odłożył tą egzekucję, ale ona przychodzi, prawda? I każdy człowiek umiera. Gdy później Bóg zawierał na Synaju przymierze zakonu z Izraelem, to jaką się kierowało zasadą? Czystej sprawiedliwości, czy już pojawiło się tam miłość, miłość, miłosierdzie? Nie. Znowu czysta, żelazna zasada sprawiedliwości i tylko i wyłącznie zasada sprawiedliwości. Oferta życia dla Żydów przez wypełnienie zakonu w zamian za sprawiedliwe, absolutnie sprawiedliwe postępowanie, bez szczypty miłosierdzia. Jeśli ktoś sądzi, że ofiary z dnia pojednania, które Bóg kazał składać i które były składane, i nawet były przez Boga przyjmowane, że te ofiary może coś zyskały dla Żydów przed Bogiem, że może dzięki tym ofiarom Żydzi, prawda, uzyskali jakiś dostęp do boskiego miłosierdzia, jakiejś akceptacji, uznania z jego strony, to niech sobie przypomni, może przeczytam, żeby nie tylko przypomnieć, Żydów 10, 4 i 11. List do Żydów, 10 rozdział, 4 i 11 werset. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. I 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Nie mogą w ogóle. Ale składa te ofiary. Wiemy o tym, że te ofiary były składane nie po to, żeby uzyskać dostęp do Boga, tylko po to, żeby były cieniem, typem tych prawdziwych ofiar, które miały być w przyszłości. Te typiczne byłyby nieskuteczne, bo one były tylko obrazem tych prawdziwych, które miały być później. Dowodem ich nieskuteczności jest to, że musiały być ciągle składane. Co to za ofiara,
która musi być co roku powtarzana. Niby coś zyskuje, tak, dla tego, który ją składa. Daje mu jakiś kontakt, społeczność z Bogiem, ale za rok mówi, musisz zrobić to samo. A za rok jeszcze raz. I tak do końca twojego całego życia. A twoje dzieci będą robiły to samo. I wnuki, i wnuczęta. No to ktoś mógł zapytać, no to Panie Boże, jak przyjmujesz te ofiary i one coś dla nas zyskują, to czemu co roku musimy je znowu powtarzać? Więc fakt ich ciągłego składania, powtarzania jest czarno na białym dowodem ich nieskuteczności. Tak jak Paweł napisał. Nie są w stanie zgładzić grzechu. No a drugim takim dowodem jest to, że śmierć cały czas panowała. Pomimo składania ofiar przez Żydów, pomimo ich przyjmowania przez Boga, śmierć kosiła Żydów tak jak wszystkich innych. A więc można było powiedzieć, gdyby Żydzi ich nie składali, tak samo by umierali. Bo były to tylko typy, cienie prawdziwych przyszłych ofiar. A jedyne miłosierdzie, jakie można było w nich dostrzec, to obietnica, że w przyszłości przyjdą na miejsce tych typicznych ofiar zakonu prawdziwe ofiary, które będą skuteczne, które będą w stanie uwolnić więźniów grzechu i śmierci z niewoli wobec grzechu i wobec śmierci. Też list do Żydów 7:19. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony zbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Zobaczmy, jak Jezus, jak Paweł to pięknie kontrastuje. Zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Ale z drugiej strony, pomimo tego, jakby jego porażki, że niczego do doskonałości nie doprowadził, zbudzona została nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga, no bo ta nadzieja w tych ofiarach zakonu była pokazana i ta prawdziwa, rzeczywista ofiara, która miała się okazać skuteczna. Bóg był miłością przez cały czas. Ale przed pojawieniem się na ziemi naszego Pana w Jego pierwszym adwencie, Jego miłość nie była widoczna. Inne cechy Jego charaktery były widoczne, ale z Jego miłości nikt sobie nie zdawał sprawy z Jego stworzeń. I to nie tylko wśród ludzi, ale także wśród aniołów zapewne. Zobaczmy na ciekawe stwierdzenie w 2 Mojżeszowej 6:3. 2 Mojżeszowa 6:3. Tam mamy taką wypowiedź, rozmowę z Mojżeszem, kiedy to Bóg zapowiada, że wyśle go do Egiptu, żeby wyprowadził Izrael. No i tak się, że tak powiem, wyraża sam Bóg. 6:3, 2 Mojżeszowa. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakobowi jako Bóg wszechmocny. Lecz imienia mojego Pan, albo JHWH w oryginale tam jest, ale imienia mojego JHWH im nie objawiłem. Pojawia się dziwna rzecz, ktoś powie, no nie ma to nic dziwnego, nie objawił, ale to nie jest prawda, że nie objawił. JHWH było znane wcześniej niż w czasach przed Mojżeszem. Nie będę teraz tego udowadniał, ale w innym wykładzie na temat imienia Boga mam chyba, nie wiem, około 7 wersetów na temat osób żyjących przed Mojżeszem, chociażby sama Ewa, gdy urodziła swojego syna, powiedziała, otrzymałem syna od Pana, od JHWH. I sama Ewa tak go tytułuje. I potem jeszcze wcześniej o Abrahamie, ale nie będę tego teraz udowadniał, bo to nie chodzi. Więc Bóg z jednej strony mówi, że imienia JHWH im nie objawił. Tylko objawiłem się jako im Bóg, jako Bóg Wszechmocny. Czyli mówiąc, że nie objawił się im po imieniu JHWH, nie ma na myśli imienia jako takiego JHWH. Tylko ma na myśli coś w tym imieniu, co mówi o nim, a wiemy, że w JHWH, no bo nie będę odchodził, bo bym miał dygresję taką, żebym nie skończył tematu, w JHWH jest ukryty Bóg w swoim charakterze, w istotach charakteru i w istotach przymiotu, i przymiotach istnienia, istoty, czyli przymioty istoty i przymiotu charakteru. JHWH pokazuje to w tłumaczeniu, które Bóg sam dał, jestem, który jestem, czyli jestem tym, kim chcę być, ponieważ mam pełną kontrolę nad chociażby swoim charakterem i nad moim postępowaniem w związku z tym. Nikt z ludzi nie powie, jestem, który jestem, w znaczeniu tego hebrajskiego idiomu, że jestem, który jestem, jestem tym, którym chcę być. My nie możemy być tymi, którymi chcemy być. Nawet Paweł, pamiętamy, jak pisał, że nie zawsze czyni to, co chce. Nie mógł być tym, kim chciał. Niedoskonały charakter. Nie pozwoli mu. Nie pozwoli nikomu. No, a oprócz tego są jeszcze przymioty istoty. My nie możemy, możemy sobie chcieć na przykład zrobić wiele, wiele rzeczy, ale one są w ogóle poza zasięgiem człowieka. Co z tego, że będziemy chcieli? Ale Bóg w swoich przymiotach i charakteru, i istoty może zrobić wszystko, co chce. Nie ma żadnej przeszkody do Niego. To jest prawdziwe JHWH, to jest prawdziwe znaczenie jestem, który jestem. Jestem tym, którym chcę być. I to zarówno jeśli chodzi o mój charakter i
o przymioty istoty, jak na przykład wszechmoc. Dlatego on mówi, że mnie poznali mnie jako Boga Wszechmocnego. Owszem, znali moją wszechmoc, ale to jest mało, żeby poznać mnie. I to był ten druga Mojżeszowa 6,3, ale jeszcze do tego pierwszy list Jana 4,9, bo się zagadałem i byłbym gotowy go przeoczyć. Pierwszy Jana 4,9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Zauważmy, że Jan wyraźnie podkreśla, w tym objawiła się miłość Boga do nas, że posłał do nas Jezusa. To znaczy, że przed posłaniem do nas Jezusa Jego miłość się objawiała, czy też nie? Nie. Nie objawiała się. Ludzie do tej pory znali Boga jako wszechmocnego, sprawiedliwego, bo karał różnych grzeszników. Niekoniecznie wszystkich w 100%, bo wybierał te sytuacje, które służyły mu jako typy, obrazy. Ale ludzie znali Go od tej strony. Wszechmocny, sprawiedliwy Bóg, którego się trzeba bać. Ale Jego miłości, która przecież jest bardzo ważnym elementem Jego charakteru. Mówimy nawet największym, nie najważniejszym, ale największym. W ogóle ludzie przed pierwszym adwentem nie zdawali sobie sprawy. A skoro ludzie sobie nie zdawali sprawy, dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że aniołowie sobie nie zdawali sprawy. Bo oni obserwowali Boga, Jego postępowanie, co widzieli? Stworzył człowieka, człowiek zgrzeszył i Bóg go skazał na śmierć. Wygonił z Edenu i potem dramaty w ludzkości się zaczęły. Potem, prawda, potop musiał być potrzebny, bo aniołowie zawiedli. Ale Bóg sobie z tym poradził, Jego wszechmoc zniszczył ten cały świat. Wszyscy to obserwowali, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że Bóg jeszcze ma coś takiego jak miłość i ona będzie zdolna do czegoś takiego. Oto pojawi się istota duchowa, Logos na ziemi, stanie się człowiekiem, żeby za tego człowieka umrzeć. Niesłychane, niesłychane. Obserwują aniołowie i dziwią się temu. Zauważmy też Rzymian 8, rozdział, wersety 3 i 4. Rzymian 8, 3 i 4. Albowiem czego zakon, czyli czysta zasada sprawiedliwości, bez miłosierdzia, nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, słaby, nieskuteczny, z powodu ciała, dodajmy grzesznego ciała, tak, które nie potrafi postępować doskonale, tego dokonał Bóg, ale dokonał Bóg, włączając już swoje miłosierdzie, przez zesłanie Syna swego na podobieństwo grzesznego ciała. No bo posłanie Jezusa już nie jest akt sprawiedliwości, tylko akt miłosierdzia. Sprawiedliwość nie wymagała, aby posłać odkupiciela za człowieka, który upadł. Posłanie odkupiciela za człowieka to już jest, można powiedzieć, inspiracja miłości, która oczywiście nie mówiła, żeby posłać. Mówiła do Boga, przemawiała, znajdź sposób, żeby pomóc grzesznikowi, temu Twemu stworzeniu, które sam stworzyłeś, no i ono upadło, ale zauważ, nie miał doświadczenia i tak dalej. Wiemy, jak miłość potrafi przemawiać i różnego rodzaju argumenty wyciągać, żeby skłonić Boga w jego innych cechach charakteru do działania takiego, jaką miłość by chciała. No ale sprawiedliwość cały czas wszystko filtruje i mówi, ty miłość radzisz różne takie fajne rzeczy, ale zauważ, ja jestem filtrem ostatecznym. Jeżeli to nie będzie zgodne z moją, to ja tego nie przepuszczę. Wobec tego miłość do mądrości się zwraca i mówi, mądrość, znajdź sposób pomożenia upadłemu człowiekowi, który zgrzeszył świadomie, wiedział, co robi. No ale nie miał doświadczenia. Gdyby miał doświadczenie z grzechem na własnej skórze, to pewnie by tak nie zrobił. Więc znajdź sposób, żeby mu pomóc bez naruszania sprawiedliwości, bo ona filtruje wszystko. Jak nie wymyślisz nic odpowiednio mądrego, które by sprawiedliwości się podobało, to nie przejdzie. I Bóg tego nie zrobi. Chociaż ja, miłość wielka, inspiruję, pobudzam Go do tego, żeby takie działania podjął, ale jak sprawiedliwość nie przepuści, to nic z tego nie będzie. Więc wracam do mego cytatu. Przez zesłanie Syna swego na podobieństwo grzesznego ciała, czyli na podobieństwo grzesznego ciała, zobaczmy, bo Jezus nie był w grzesznym ciele, ale wyglądał jak normalny grzeszny człowiek. Urodził się wśród ludzi i nikt nawet, większość ludzi obserwujących nawet nie podejrzewała, że to jest ktoś tak doskonały. Już wiemy, co z nim zrobili. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Może lepiej było, potępił grzech przez ciało. Czyli wykazał, że ciało, człowiek z krwi i kości, może sprostać boskim wymaganiom. To jest właśnie potępienie grzechu w ciele. Bóg pokazał, ale dopiero na Jezusie doskonałym, że człowiek cielesny z krwi i kości może jednak boskie prawo wypełnić, ale musi być takim doskonałym jakby nasz Pan. I w ten sposób nastąpiło potępienie grzechu w ciele albo przez ciało. Pokazanie jeszcze mi wobec, że ciało ludzkie z krwi i kości, człowiek po prostu może boskie prawo wypełnić. Że on nie jest tak skazany zawsze na grzeszenie i że nigdy nie dorośnie do możliwości wypełniania. Adam był początkowo doskonały i nie dał rady.
aby sprawiedliwość zakonu wykonała się w nas, kończę cytat, którzy nie według ciała chodzimy, lecz według ducha. Czym się różni chodzenie według ciała, czym się różni chodzenie według ducha? Chodzenie według ciała, no to wykonywanie wszystkiego, co zakon wymaga. Niemożliwe dla człowieka, z wyjątkiem naszego Pana. A chodzenie według ducha, to jest chodzenie według intencji. To, co Paweł mówił, prawda, o tym swoim problemie, który miał, prawda, że nie czyni to, czego by chciał. Czyli powiedział, ja bym chciał postępować doskonale, to jest właśnie mój duch, moje intencje, ale tak nie czynię. Więc Bóg mówi, dzięki Jezusowi będę na was patrzył nie przez pryzmat waszego ciała, na co was stać, tylko przez pryzmat waszego ducha, waszych intencji. Co wy tam chcecie postępować? I jak się wasze intencje będą czyste, czyste, czyste i tylko czyste, to ja będę lekceważył upadki waszego ciała. I tak długo je będę lekceważył, jak długo wasze intencje będą czyste, czyste, czyste i tylko czyste. Czyli doskonałe. Będziecie chcieli czynić doskonałe. To jest właśnie ta różnica między chodzeniem według ciała i według ducha. Ale żeby tak chodzić, to trzeba mieć kogoś takiego jak Jezus. Bo bez Jezusa nikt nie może chodzić według ducha. Bo sprawiedliwość mówi, nie możesz, nie mogę ignorować twoich grzechów. Chyba, że ktoś twoje grzechy zasłoni, to wtedy nie będę patrzył na twoje grzechy, które popełniasz jako upadły, grzeszny człowiek, będę patrzył na twoje intencje. Ale sprawiedliwość nie może zamknąć oczu na grzeszność, chyba że zasłonimy właśnie kimś, czymś zasługą naszego Pana. Pierwsza część Jakuba 2,13 mówi o konieczności okazywania miłosierdzia, jeśli samemu chce się zasłużyć. Pamiętamy? Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, miłości, odbywa się sąd albo sprawiedliwość bez miłosierdzia, bez miłości. Czyli jeżeli ktoś nie okazuje miłosierdzia, miłości innemu, to sam też jej nie otrzyma. Żeby wzmocnić ten przekaz, odwołam się do kilku wypowiedzi naszego Pana o podobnej treści. Mateusz 5,7. Może nawet nie będę czytał wszystkich tutaj, które mam, ale za 2-3 przeczytam. Mateusz 5,7. Co tu mamy napisane? Błogosławieni miłosierni. Dlaczego? Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Równie dobrze możemy ten werset zinterpretować inaczej, zgodnie z myślą naszego Pana. Niebłogosławieni niemiłosierni, albowiem oni miłosierdzia nie dostąpią. No bo jeżeli są ci błogosławieni miłosierni, bo dostąpią miłosierdzia za swoje miłosierdzie, to z tego automatyczny wniosek, że w przeciwnym wypadku nie będzie miłosierdzia. Marek 11 rozdział. Od 25. Marek 11, 25 i 26. Już biegniemy, żeby zobaczyć, co tam pisze. A gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. No i może Łukasz jeszcze, bo widzę, że on tutaj jest dosyć krótki. Łukasz 6, od 36 do 38. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. No i do tego już nie będę czytał, ale z Mateusza 18 rozdziale 23 do 35 mamy całą przypowieść naszego Pana o tym, jak Bóg odpuścił jednemu swojemu dłużnikowi. Znaczy Bóg, Pan, no to on Boga tylko reprezentuje. Jeden Pan odpuścił swojemu dłużnikowi ogromny dług, ale gdy ten z odpuszczonym długiem wyszedł od tego Pana i spotkał swojego małego dłużnika, który bardzo prosił go, żeby jemu odpuścił, a właściwie darował mu ten dług albo dał mu możliwość spłacenia inaczej, to ten chwycił go i domagał się natychmiastowego zadośćuczynienia, wykonania sprawiedliwości, zwrotu długu, małego długu, który był mu winny ten jego inny bliźni. Jaki z tego wniosek? Grzesznik, który chce skorzystać z miłosierdzia w Jezusie w postaci przebaczenia jego grzechów, sam musi kierować się tą samą zasadą w swoim życiu. Czyli sam musi okazywać miłosierdzie wobec innych. Jeżeli tego nie robi, to dla Boga praktycznie oznacza to, że on odrzuca miłosierdzie jako zasadę postępowania wobec innych. Mówi, Boże, moim postępowaniem
pokazuje ci, że twoja zasada miłosierdzia okazywana tego, który o to miłosierdzie prosi i go potrzebuje, litowania się nad nim, nie jest mi obca. Ja tej zasady nie uznaję. Wobec tego Bóg mówi, jak nie uznajesz, no to nie będę cię wobec tej zasady traktował. Potraktuję cię z punktu widzenia czystej, pełnej sprawiedliwości zatem. Bo ty nie chcesz, nie uznajesz tej mojej zasady, bo jej sam nie wykonujesz w swoim życiu. I jeżeli tak ktoś postępuje, no to automatycznie skazuje siebie samego na potraktowanie go przez Boga z punktu widzenia tylko i wyłącznie czystej sprawiedliwości. A co to oznacza dla grzesznika? Straszne rzeczy. Dam dwa cytaty. Żydów 10:31. Bardzo dosadne są, dlatego je przywołam. Żydów 10:31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ktoś powie, no jak straszna, jak, o co tutaj chodzi? Przecież Biblia mówi o tym przebaczeniu, o odkupieniu Jezusie. Ale Paweł, mówiąc straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, ma na myśli Boga w Jego sprawiedliwości z pominięciem miłosierdzia w Jezusie. Jeżeli nie chcesz korzystać z miłosierdzia w Jezusie, zostaniesz potraktowany bez miłosierdzia, z punktu widzenia czystej sprawiedliwości i tylko sprawiedliwości. A wtedy straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tak Paweł to ujmuje i możemy to jeszcze znaleźć także u Pawła w tym samym liście Żydów 12:29, gdzie apostoł pisze, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ogniem trawiącym, czyli niszczącym, prawda? Ogień trawiący, trawić to niszczyć, spalić do cna. Bóg jest ogniem trawiącym i ktoś powie, no jak ogniem trawiącym, przecież Biblia taką nadzieję daje. A tutaj ogień trawiący, czyli spotka nas kiedyś pełne zniszczenie i koniec, jest ogniem trawiącym, jeśli działa wobec grzesznika z pominięciem miłosierdzia w Jezusie, przez Jezusa. Dlatego Jezus jest jedyną nadzieją dla wszystkich grzeszników. Bo bez Jezusa stanięcie sam na sam przez grzesznika z Bogiem oznacza straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego albo spotkać się z ogniem trawiącym. Wobec tego Bóg zachęca do skorzystania z tej możliwości, aby nie być potraktowany z punktu widzenia czystej sprawiedliwości przez Boga, bo On też tak może, tylko z punktu widzenia miłosierdzia w Jezusie. W drugiej części zobaczymy, jakie to są potężne różnice. Bo to, co teraz w tej chwili, o czym w tej chwili mówimy, to mówimy po prostu takie różne, że tak powiem, zalecenia, mądre słowa apostoła. Ale w drugiej części zobaczymy obraz Starego Testamentu, który no jest, że tak powiem, no straszny, że tak powiem. Straszny. I no i Bóg pokazał tą straszność w tym obrazie. Przy okazji ten obraz jest często nierozumiany, więc tym bardziej skorzystamy z niego, żeby i jego samego zrozumieć, a jednocześnie zobaczyć, co to znaczy, jaka jest potężna różnica, jeśli Bóg potraktuje kogoś z punktu widzenia grzesznika, no po tym kimś, to nie są istoty doskonałe, nie o takich mówimy. Nie mówimy o doskonałych, którzy muszą stanąć przed Bogiem. Mówimy o niedoskonałym grzeszniku, który musi stanąć przed Bogiem. I wtedy jest on ogniem trawiącym i straszna rzecz wpaść. Jeżeli nie jest to z punktu widzenia miłosierdzia. W Jezusie. Chociaż to może się wydawać dziwne, zwykle ci, którzy sami potrzebują sporo miłosierdzia dla siebie, wydają się najmniej gotowi to miłosierdzie okazywać innym. Dziwne, ale tak w większości przypadków jest. Jeśli chodzi o sprawiedliwość i miłosierdzie, taka być powinna nasza postawa, sami powinniśmy pilnować, uważać i starać się, abyśmy postępowali wobec innych sprawiedliwie, czyli żebyśmy ich nie krzywdzili, nie wykorzystywali, nie okradali, nie robili im żadnej krzywdy, żeby wobec nich postąpić sprawiedliwie, żeby u nas nasze postępowanie było sprawiedliwe. Jest to tak ważne, żebyśmy sprawiedliwie postępowali wobec drugich, że w przypadku naruszenia tej zasady sprawiedliwości wobec bliźniego nasza relacja z Bogiem zostaje zatrzymana, zawieszona. Stoi w powietrzu, jak sprawa nie rozwiążesz, będzie zawieszona do końca twojego życia. Zobaczmy w Mateusza 5 rozdział. Powiedział to sam nasz Pan. Mateusz 5 rozdział 23-24. Mateusz 5, 23-24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, w nawiasie komentarz, ma coś przeciwko tobie, słusznie. No Jezus takie przypadki rozważał, prawda, nie, niż sobie coś ubzdurał przeciwko tobie. Naruszyłeś wobec niego sprawiedliwość. No i sobie przy składaniu daru na ołtarzu przypomniałeś o tym,
że brat ma coś przeciwko tobie, twój, bo go skrzywdziłeś. Postąpiłeś niesprawiedliwie wobec niego i teraz ci się to przypomniało. To co? Zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. No a jak tego nie zrobi, takie dziecko Boże? No to widzimy wyraźnie. Nasz Pan mówi, zostaw tam dar na ołtarzu, czyli przerwij proces składania tego daru. Przerwij swoje życie dla Boga, z Bogiem i najpierw wróć, załatw sprawę z tym bratem, czyli załatw sprawiedliwość. Nie możesz, gwałcąc sprawiedliwość, przychodzić do Boga w sferę ofiary. Jeżeli tego nie zrobisz, to pomimo tego, że będziesz pozornie kontynuował składanie daru, pozornie będziesz działał na polu prawdy, będziesz widywany wśród braci, na zebraniach, spotkaniach, będziesz pieśni śpiewał, może nawet do modlitwy będziesz powoływany, ale to tylko będzie z ludzkiego punktu widzenia. Iluzja. Nieprawda. Bóg nie będzie tego wszystkiego przyjmował jako twojej działalności, jako poświęconego dziecka Bożego w służbie dla Niego. Bo Jezus mówi, zatrzymaj się i załatw sprawę tej sprawiedliwości. Jest to tak ważne. Ci, którzy nabywają najwięcej Ducha Pana, proporcjonalnie do ilości tego ducha stają się natomiast miłosierni. No bo im więcej Ducha Pana, tym więcej miłości. A miłosierdzie jest głównym, podstawowym, może najważniejszym elementem miłości. Stają się miłosierni, stają się współczujący. W ten sposób, podobnie do Boga, pozwalając miłosierdziu zwyciężać w swoich sercach nad sprawiedliwością. Bo ta zasada także powinna u nas występować. Skoro Bóg taki wielki zdobył się na to, żeby miłość zagórowała, odniosła triumf nad Jego miłość, nad Jego sprawiedliwością. Przecież to jest Jego miłość i Jego sprawiedliwość. On pozwolił tym dwóm cechom charakteru, że tak powiem, taki konflikt wejść i z konfliktu tego miłość wychodzi zwycięsko nad sprawiedliwością, tak jak mówiłem. Nie przez jej odsunięcie, bo się nie da. Nie da. Boski charakter jest doskonały i tam sprawiedliwość nie da się wymanewrować i na boczny tor odstawić. Tylko można odnieść zwycięstwo przez jej zaspokojenie, przez znalezienie sposobu, żeby ją zaspokoić. Ale odniosła miłość, odniosła zwycięstwo nad sprawiedliwością. Skoro aż natchnieni pisarze Biblii o tym piszą, to Bóg chciał nam to o tym powiedzieć. Że to dla niego w jego charakterze był pewien problem do rozwiązania. Jak pomóc grzesznikowi, świadomie zgrzeszącemu, Adam był świadomym grzesznikiem, o nim mówimy, nie o nas, jak pomóc świadomie grzeszącemu Adamowi, żeby nie naruszyć sprawiedliwości, która jest najważniejsza. Więc wracamy, więc ci, którzy tego ducha nabywają Bożego najwięcej, stają się do niego podobni także pod tym względem. Pozwalają miłosierdziu gorować nad sprawiedliwością u siebie prywatnie w swoim własnym życiu. Bo ich uczucia mówią jak? Uczucia, niekoniecznie słowa. Oni to czują, to jest dla nich oczywiste. Można, słowami można to ubrać tylko wtedy, gdyby trzeba było komuś coś wytłumaczyć. Na przykład, nie wiem, takiemu komuś, kto nie umie albo nie chce takiego miłosierdzia okazać, a nam by się zdawało, no chyba powinien, prawda, i możemy do niego pójść i powiedzieć. Ale to uczucia nam same powinny mówić, jeżeli ktoś takie uczucia ma. I co te uczucia podobne do Boga, jeżeli je rozwijamy albo rozwinęliśmy, mówią? Bóg może być sprawiedliwy, bo jest doskonały. Bóg ma prawo być sprawiedliwy i żądać sprawiedliwości. On ma. Natomiast ja, sam grzeszny i doskonały, nie mogę żądać sprawiedliwości od podobnych do mnie grzeszników. Muszę im okazywać współczucie, miłosierdzie i przebaczenie. Bo sam tego bardzo potrzebuję. I to nawet przy miłosierdzie i przebaczenie okazywać innym bardziej niż samemu sobie. Wobec siebie być bardziej surowym, sprawiedliwym. Jak pamiętam, kiedyś brat Johnson napisał, jeżeli nasz stary Adam doprowadzi nas do upadku i zrobi coś, czego nie powinien zrobić, powie albo zrobi, to nawet trzeba go ukarać. No ale kto ma karać? Ktoś powie, no przyjdzie ktoś, go ukaże, no sam masz go ukarać. Ten twój nowy Adam, już nie nowe stworzenie jak kiedyś, ale nadal budujemy tego nowego Adama, nowy umysł, wola, serce, musi tego starego ukarać jakoś. Bo inaczej będzie sobie ten stary Adam pozwalał coraz bardziej. Więc ci, którzy takie uczucia mają, że Bóg może być sprawiedliwy, ma do tego prawo jako jedyny, a my nie, my musimy i dawać miłosierdzie nad sprawiedliwością, napełniają się takie osoby coraz bardziej duchem tego pańskim, duchem miłości, łagodności, cierpliwości, poddawania się boskiej woli, opatrzności i w ten sposób są błogosławieni. Miłosierni są błogosławieni już teraz w tym życiu, bo nabywają coraz większych innych zalet ducha. Nawet jako rodzice
trzeba tą zasadę, o tych zasadzie pamiętać. Rodzice mamy czasami dzieci wymagające ukarania. No nikt nie mówi, żeby nie karać. Biblia też mówi, żeby nie tak, że dziecko bez kary, tylko sobie robi co chce, bo może bardzo źle skończyć. Ale nawet jako rodzice, gdy musimy ukarać nasze dzieci za coś złego, to kara oczywiście jest mniejsza lub większa zależnie od przewinienia i świadomości tego dziecka, ale kara nigdy nie powinna być według standardu czystej sprawiedliwości. Czyli w stopniu całkowicie sprawiedliwie odpowiadającym temu złu, które dziecko popełniło. Zrobiło coś, to teraz z żelazną sprawiedliwością musi za to odpowiedzieć. Co do jody, tak by wymagała sprawiedliwość. Więc kara, ale złagodzona miłosierdziem. Ponieważ skoro sami nie jesteśmy pod zasadą sprawiedliwości, lecz pod miłosierdziem, powinniśmy to samo miłosierdzie okazywać w naszych relacjach z innymi, szczególnie z naszymi dziećmi, którzy są jakie są przy naszym dużym udziale. Bo kto im genetycznie przekazał to, co mają w genach i co ich tam kusi i pociąga do robienia tego, czyli no, można powiedzieć w przypadku dziecka, które podrasta, to nawet nie jest jego wina. To nie jest jego wina. Ono reaguje tak, jak genetycznie jest po przodkach ukształtowany, szczególnie małe dziecko, prawda, które jeszcze nie zdążyło nawet sobie charakteru popsuć swoimi samodzielnymi decyzjami, swoimi samodzielnymi grzechami, które zrobiło, bo się złosiło na jakiś zysk albo na cokolwiek innego, prawda, jako potem, gdy człowiek dorasta, to już dodaje coraz więcej grzechów. Małe dzieci grzeszą, to nawet trudno nazwać grzechem, prawda, jak robią coś złego, to wynika to z tego, z genetycznego ich uwarunkowania. Oprócz tego dziecko w młodym wieku ma też taki element takiego psotnego charakteru, to jest typowe dla dziecka, prawda, że lubi coś popsocić, ale to nie znaczy, że to taki charakter z tego potem wyrośnie. Możemy to przeczytać w 2 Mojżeszowi 25, tam gdzie jest mowa, że nie będę tego odczytywał, tam gdzie jest mowa o tym, że grzechy ojców są do trzeciego czy czwartego pokolenia, prawda, czyli pokazuje, że to utrzymuje się i genetycznie przekazują rodzice swoim dzieciom pewne skłonności, więc karanie dziecka całkowicie zgodnie z zasadami sprawiedliwości mija się z sensem i gdyż po pierwsze rodzice w dużym stopniu zawinili, bo oni sami przekazali to, co mieli, bo wzięli od innych, ale powinni o tym pamiętać, no i sama zasada rozliczania innych według miłosierdzia, a nie sprawiedliwości, bo miłosierdzie, miłość powinno górować nad naszą sprawiedliwością. Jedyne miejsce dla surowej sprawiedliwości w tym życiu, jest takie miejsce w tym życiu dla surowej sprawiedliwości, to kodeksy prawa świeckiego, karne kodeksy prawa świeckiego. Nie powinny się kierować zasadą miłosierdzia, ani miłości. Świeckie kodeksy prawa świeckiego powinny się traktować obywateli naruszających to prawo zgodnie z zasadą sprawiedliwości, bez miłosierdzia. Tak Bóg to pokazał w zakonie wobec narodu żydowskiego. Stary Testament dlatego tak się różni w swojej wymowie od siebie, albo inaczej, Bóg Starego Testamentu jest o tyle bardziej surowy i sprawiedliwy niż Jezus z Nowego Testamentu, że w Starym Testamencie Bóg pokazał, na czym polega sprawiedliwość i jej zakres działania, a Jezus pokazał, na czym polega miłość. Ta sama miłość tego samego Boga w jej zakresie działania. Przy czym Jezus, gdy mówił, to mówił o swoich naśladowcach. Nie dawał ideału dla państw, jak mają być zorganizowane, bo ideał dla organizacji państwa jest pokazany w Starym Testamencie. Gdy Bóg pokazał, jak mają Żydzi być zorganizowani, wiemy, tam była surowa zasada sprawiedliwości w zakonie podana. Niestety dzisiaj często jest to poodwracane, gdyż złodzieje dzisiejsi i dzisiejsi mordercy nie odpowiadają za swoje zbrodnie sprawiedliwie. A powinni odpowiadać za swoje zbrodnie sprawiedliwie. Kodeksy prawa karnego powinny się kierować sprawiedliwością, tak jak Bóg pokazał to, organizując życie narodu żydowskiego, z którego to powodu Żydzi do dzisiaj są narodem wybitnym. Pod każdym względem są wybitni, chociażby mają większe zdolności genetycznie niż, czyli degradacja w mniejszym stopniu u nich poszła, bo potrafią genetycznie przekazywać swoim potomkom większe zdolności. Gdzieś tam w którymś miejscu miałem okazję to przywołać, ten fakt. Wystarczy sobie sprawdzić listę nagród Nobla. 24% w jakimś tam przecinku, czyli około 25% laureatów Nagrody Nobla w różnych dziedzinach, jakich Nobel jest przyznawany, to są Żydzi. No i teraz sobie wystarczy porównać naród żydowski, liczebność narodu żydowskiego wobec innych narodów świata. Myślę, że poniżej 1%. Może nawet, nie wiem, poniżej 0,5%, jeśli chodzi o liczbę Żydów jako obywateli świata. No i
25% prawie nagród Nobla ten naród bierze, więc ten naród bierze, nie wiem, kilkaset razy więcej nagród Nobla niż inne narody. Przypadek? Może przypadek, albo łapówki, tak? Ktoś powie, łapówki dają i sobie przyznają. No, ale my nie wierzymy w te rzeczy, że dają łapówki. Wierzymy, że ci ludzie po prostu mają genetycznie, są mniej zdegradowani niż reszta świata, dlatego, że byli poddani przez wiele, wiele lat jako naród. To wciąż procentuje. No ale wracamy do naszego tematu. Złodzieje i mordercy nie odpowiadają za swoje zbrodnie sprawiedliwie. To znaczy, gdy złodziej pożyczy albo ukradnie od kogoś pieniądze nie odda, albo morderca kogoś zabije, to później jest ukarany w najlepszym wypadku więzieniem. Ale pieniędzy nie musi oddać. Często nieraz tak, jak pokazują w telewizji, napadł na bank, ukradli ileś milionów, aresztowali ich, znaleźli w końcu, ale pieniędzy nie odzyskano. A on nie chce powiedzieć, gdzie one są. No bo on je gdzieś tam sobie schował. Odsiedzi ile trzeba i wyjdzie później. I to jest okej. No jak to jest okej? Bóg by takie, Bóg wyobrażamy sobie, żeby Bóg złodzieja w zakonie, który ukradł jakąś kwotę pieniędzy, ukarał więzieniem, potem go wypuścił i jest okej? I on z tych pieniędzy jeszcze korzysta? Co Bóg robił ze złodziejami albo z złodziejami? Ze złodziejami i z tymi, którzy pożyczyli, a nie oddawali. Musieli oddać to, co pożyczyli, plus 20%. Nie będę czytał, bo każdy sobie może sprawdzić. Plus 20%. A jak nie miał z czego oddać to, co było? Szedł do tego, który mu pożyczył, czyli to się nazywa chyba wierzyciel, ta, taka osoba, tak, wierzyciel. Szedł do wierzyciela i odpracowywał to, co te pieniądze. A jak nie mógł on sam, bo już był stary albo umierał, to jego synowie szli, w niewolę szli. I to jedyna nadzieja dla niego było, że rok jubileuszowy przyjdzie 50 i go uwolni od tego, bo rok 50, ale to był tylko co 50 lat. Jak trafiło mu się taka niewola za odpracowanie długu w 48 roku, to tylko te 2 lata sobie jeszcze popracował. Ale jak mu się trafiła na początku nowego cyklu, to nie miał często nadziei już do końca życia skończyć odpracowywania tego długu. No ale tak, to były boskie zasady. Nie będę tego czytał, ale... A jeśli chodzi o miasto, o zamordowanie człowieka, no przecież wiemy. Życie za życie, oko za oko. Kto odbierze człowiekowi życie, on da swoje życie. Nawet miasta ucieczki, które były przez Boga zorganizowane po to, żeby nieumyślny, podkreślam, nieumyślny morderca mógł uciec do miasta ucieczki, bo owszem, zabił kogoś, ale to był przypadek. On nie chciał, on się nie zasadził, jak to mówi Biblia, nie zasadził się na niego. On go popchnął, bo się pokłócili, ten upadł nieszczęśliwie i uderzył głową, no i umarł, zginął, on go zabił, no ale... To nie był morderca, po prostu ludzie się mogą popychać, mogą się kłócić i czasami może być wypadek w takiej kłótni i ten drugi zginie, ale powiedzieć, no mów to uciekaj na miasta ucieczki. Ale po co, żebyś tam kary nie poniósł? Nie, żeby twoja sprawa została zbadana. Czy to naprawdę przypadkowo jesteś winny śmierci tego człowieka? Nie będę czytał, a każdy kto wie. Przeczytam tylko jeden fragment związany z miastem ucieczki, bo chciałbym jeszcze przy okazji tych miast ucieczki powiedzieć, jaki Bóg genialny sposób znalazł na to, żeby więzień sam się pilnował. Taki przypadkowy, nieumyślny, podkreślam, nieumyślny morderca musiał uciekać do jednego z miast ucieczki, które były dosyć tak drogo opisane, żeby łatwo było do nich trafić, ale musiał tam siedzieć, tak, do końca swojego życia albo do śmierci najwyższego kapłana, czyli sam był zainteresowany w tym, żeby być uwięziony w tym miasteczku, nie miał prawa wyjść poza to miasto, bo tam mógł zginąć, i byłoby to zgodne z sprawiedliwością, z rąk członków rodziny tego, którego sam zabił. Przypadkowo, nieumyślnie podkreślam, bo jeżeli ktoś kogoś zabił celowo, czyli zasadził się na niego, no po prostu miał broń, tak, użył tejże broni, strzelił do niego, siekierą go uderzył, gdzieś tam przyszedł do niego o północy do domu, żeby go obrabować. Może ja nie chciałem zabić, chciałem tylko go okraść, no ale on stanął mi na drodze, to go zabiłem. No to jak to jakoś zabić? A co ty robiłeś o północy w jego domu, tak? Więc jeżeli komuś zostało udowodnione, że nie była to przypadkowa śmierć, tak jak mówiłem, przez popchnięcie, to przeczytam. 2 Mojżeszowa 21, 12 do 14. To dotyczy przypadków nawet tych, którzy uciekali do miast ucieczki, tych morderców. Czytam. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Miasta ucieczki, czyli wiemy, nasz Pan. W antytypie, ale chodzi na razie o, jak Bóg zorganizował to karnie w narodzie żydowskim. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by ukarać go śmiercią. Nie było
nawet miasta ucieczki dla takiej osoby. No ale to już nie będę tego rozwijał, ale już o tym, mówiąc o tym miłosierdziu, sprawiedliwości, różne rzeczy poruszam. Powszechne, oficjalne, urzędowe łamanie zasady sprawiedliwości oraz nieskuteczność organów ścigania w ogólnie w różnych sprawach jest głównym powodem ogromnej skali przestępstw, jakie mamy dzisiaj w dzisiejszym świecie. Ale także powodem jest powszechne, oficjalne łamanie zasady sprawiedliwości. Bo świat doszedł do przekonania, że zabić mordercę to niehumanitarne. Dziwne. Morderca zabija to ok, nikt tego nie określa, ale jego ukarać taką samą karą to niehumanitarne. Natomiast ten sam świat nie ma żadnego problemu młodego chłopaka, który pójdzie na wojnę i zobaczy, jak kula rozerwała głowę jego przyjaciela obok, bo strzeliła w niego, wpada w szok, ucieka z pola walki, chowa się w stodole, gdzieś tam na wsi, z której pochodzi. Jak go znajdą za to, że uciekł z pola walki i nie chce strzelać, bo uciekł, tak, zdezerterował, to się nazywa, to co mu robią? Bez sądu jest rozstrzelany. I ten świat mówi też, o, to jest ok. Zabić takiego chłopaka za to, że uciekł z pola walki, bo przeżył szok, jak zobaczył, jak jego przyjaciela kula rozerwała, albo w dowolnej, wszystko jedno, się przestraszył, uciekł, wszystko jedno, jak mu przyjaciela nie zobaczył, że mu rozerwało, uciekł, przestraszył się, zdezerterował, bo się bał. To takiego trzeba zabić. To jest bardzo ok, to jest bardzo humanitarne, ale mordercy, który siedzi i planuje, już ma ileś ofiar na sumieniu, chodzi ulicami, szuka kobiety powracające samotnie do domu, napada, zabija, no bo one są fizycznie słabsze, łatwiej się je pokonać, albo w inny sposób, to niehumanitarne. Taki jest świat. Przebaczenie powinno polegać na, wracam znowu do wątku miłosierdzia, przebaczenia, sprawiedliwości, bo to nas interesuje. Przebaczenie powinno polegać na stałym pozostawaniu w postawie przebaczenia. Podkreślam, przebaczenie chrześcijanina to pozostawać w stałej postawie do przebaczenia. Ale okazać przebaczenie czyniącemu zło dopiero wtedy, gdy winowajca o nie poprosi, nie wcześniej. Gdyż okazywanie przebaczenia komuś, kto o nie nie prosi, jest przyzwalaniem na nie, jest zachęcaniem tego, który to zło czynił, do tego, żeby tak dalej czynił. Szkodzimy jego charakterowi. Łukasz, nasz Pan w Łukasza 17 rozdziale mówi o tym, to widać ze słów, których używa. Łukasz 17, 3 i 4. Miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mi, to tak to ma, tak to. Aha, że żałuję tego, odpuść mu. Nie, mi źle przeczytałem. Żałuję tego, to mu odpuść, ale zauważmy, że gdyby się zwrócił i powiedział, że żałuję, czyli pokuta. Musi się pojawić pokuta. Nie ma automatycznego przebaczenia. Bóg też automatycznie nie przeboczy grzesznikowi, tylko pokuta jest wstępem do przebaczenia. Pamiętamy tą przypowieść o synu marnotrawnym, który wiemy, co zrobił. I czy ojciec za nim pobiegł tam, gdzie on był, gdzie on podszedł, żeby mu przebaczyć to, co zrobił? Nie. Czekał, aż on wróci sam do domu. I jak zobaczył go wracającego, owszem, wybiegł, ale on go już widział pod swoim domem. Już go ze swojej posesji widział, że wraca. To jest stan pokuty grzesznika, pragnącego powrócić do społeczności z Bogiem. Pełne korzyści z boskiego miłosierdzia zostaną uzyskane tylko przez tych, którzy sami będą okazywać miłosierdzie innym. Ponieważ jak ktoś nie posiada cechy miłosierdzia, to nigdy nie posiądzie doskonałego charakteru, na czele z miłością. Dlatego w przypowieści o owcach i kozłach powodem śmierci dla tych, którzy nie robili pewnych rzeczy, było to, że ich nie robili, grzechy zaniechania. Dlaczego kozły zaniechują robienia pewnych rzeczy, które są wskazane, które Bóg by oczekiwał? Bo nie mieli miłości. Nie mieli inspiracji ze samych z siebie, nie mieli pobudzenia do aktywnego działania dla dobra innych. Charakter kozła nie posiada miłości, która by go popychała do działania na rzecz dobra innych. W wieku tysiąclecia pośrednik, który będzie nasz Pan razem z Kościołem, siłą wymusi zewnętrzne posłuszeństwo zasadom sprawiedliwości. Siłą wymusi, no bo laska żelazna będzie blokowała im wszelkie inne postępowanie, więc w końcu przestaną postępować. Tak? Ci, którzy nie będą chcieli przestawać, będą umierali w 100 latach, a reszta, która zostanie, bo będzie się poddawała zewnętrznej presji, nie będzie popełniała złych czynów. Ale to siłowe, zewnętrzne zmuszenie do sprawiedliwości nikomu nie wciśnie jej do serca.
Serce musi samo umiłować tą zasadę, musi nią przesiąknąć, a nie może być wiecznie pilnowane, żeby nie postąpiło niewłaściwie. Takie pilnowanie będzie miało mniej więcej tylko w wieku tysiąclecia, a w małym okresie szatan będzie rozwiązany i każdy będzie robił to, co uważa w swoim sercu za właściwe. Tak jakby taki typiczny obraz, prawda, jaki kiedyś miałem wykład, stanie przed Panem z odkrytą głową, oznacza postępowanie takie, jakie ci serce swoje dyktuje. Bez poczucia, że musisz się komuś poddać, na przykład dlatego, że ten ktoś cię ukaże za twoje, tak? Bo przykrycie na głowie oznacza podporządkowanie, chociażby ze strachu. I po prostu robię tak czy owak, no bo boję się tego, który nade mną stoi. Symbolicznie przykrywam głowę. A jak symbolicznie odkrywam głowę, robię tak, jak ja uważam za właściwe. To, to okej, a ja tylko się przyglądam, tak? Bóg sędzia mówi, okej, jesteś stoisz z odkrytą głową. Tak w małym okresie stanie cała ludzkość. Innymi słowy, miłość musi całkowicie i w pełni stać się regułą rządzącą w serce i umyśle człowieka. Bez czego nikt nie stanie się nigdy aktywnie doskonały. Podkreślam, aktywnie doskonały. Nie aktywnie, nie doskonały jak kozioł, który niczego złego nikomu nie zrobił, no ale nasz Pan też nie zarzucał im, że coś się złego zrobili, tak? Tylko ma być aktywnie doskonały, to znaczy ma mieć tak doskonały charakter, żeby on go pobudzał do robienia dobrych rzeczy, nawet gdy ciebie ktoś o to nie prosi. Nawet gdy nie widzisz, że ktoś jest w potrzebie. Bo Bóg tak postępuje. Bóg nieproszony błogosławi i planuje, co dla swych stworzeń mógłby jeszcze zrobić dla ich radości. Izajasz 65:24. Zobaczmy. Izajasz 65:24. To jest doskonałość charakteru, która jest u Boga, a my mamy być na jego wzór. Zanim, i zaczytam Izajasza 65:24. Zanim zawołają, odpowiem im. I gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Więc zanim zawołają, ja już im odpowiem. A dodajmy do tego pierwszy list Jana, 4 rozdział. Tam dzisiaj byliśmy chyba w tym rozdziale, ale nie teraz wersety 16 i 17. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. O tym mówiliśmy już. A teraz następny, 17. W tym miłość do nas, tak mówi Biblia Warszawska, miłość do nas. Może lepiej byłoby w tym miłość z nami albo w nas doszła do doskonałości, że możemy mieć ufność w dzień sądu, gdyż jacy on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Zobaczmy to się tylko dobrze się wczytajmy w te słowa. On tu mówi bardzo ważną rzecz. Mówi, że możemy mieć ufność w dzień sądu. To znaczy, możemy się nie bać dnia sądu. Możemy mieć zaufanie, ufność i poleganie, że nic się z nami złego nie stanie. Że na tym sądzie nie upadniemy. A dlaczego nie możemy mieć ufność? Mówi to w wersecie 16, gdzie mówił o Bogu, że jest miłością. A potem mówi, możemy mieć ufność w dzień sądu, gdyż, ponieważ... Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Więc mówi, stąd możemy być pewni, że na dniu sądu nic się nam złego nie stanie, że nie przegramy na tej próbie, bo się upodobniliśmy do Niego, jaki On jest, taki i my jesteśmy. I ten powód jest bardzo, bardzo ważny. No i na koniec tej części 1 Koryntów 9 rozdział, gdzie Paweł mówi o sposobie naszego biegu, swojego biegu, naszego biegu, podpinamy się pod niego. 1 Koryntów 9:24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale... Umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam albo poddaję, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tego świadomym był Paweł. Ale pod koniec życia napisał, prawda, że dobry bój wojował, wiarę zachował i odłożona jest mu korona żywota. I za Janem mógłby powtórzyć i mam ufność w dniu sądu. I się nie boję dnia sądu, że przegram i pójdę na wtórną śmierć, ponieważ jaki on jest, taki ja stałem się. Tak napisał Jan i tak pewnie to samo miał na myśli Paweł, mówiąc, że odłożona jest mu korona żywota. Tyle w tej części odnośnie górowania miłości, miłosierdzia nad sądem, nad sprawiedliwością. W drugiej spojrzymy na to samo oczami Starego Testamentu i pewnego obrazu, typicznego obrazu tam zawartego, który to samo ilustruje. Dlatego ten wykład ma te dwie części
Nie chciałem zrobić tylko tego typicznego obrazu. Może byłby za trudny, gdyby nie miał tego wprowadzenia w pierwszej części z takimi normalnymi wersetami, które o tym mówią bezpośrednio otwartym językiem i otwartym tekstem. Dziękuję za uwagę z tej części i życzę błogosławieństw.